Jak wyciąć detal, który ma ścianki pod różnymi kątami? Z jednej strony ma 0,8 mm, z drugiej strony 8 mm, a wszystko musi idealnie odpowiadać modelowi 3D. Dziś pokażę Ci, jak wykonaliśmy taki wykrojnik na maszynie elektroerozyjnej. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, to pokażę Ci ciekawostkę. Ile drutu zużyliśmy i jak długo trwała taka obróbka? Zaskoczy Cię to. A tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Na frezarce przygotowaliśmy formatkę. Grubość została obrobiona na gotowo. Zrobiliśmy też nadatki na zewnątrz, otwory gwintowane na gotowo oraz otwór przez środek, żeby później móc przepleść drut i zacząć cięcie od środka. Następnie całość została zahartowana do twardości 45 HRC. Dzięki nadatkom po bokach możemy stabilnie zamocować formatkę na drutówce i bezpiecznie rozpocząć proces cięcia. Detal musi być stabilnie i dobrze dociśnięty, bo jak coś się poruszy w trakcie cięcia, no to cały detal pójdzie do kosza. Zaczynamy od środka, wycinamy rdzeń, potem przechodzimy na zewnętrzne kontury. Obróbka jest wieloetapowa, zgrubne cięcie i potem dwa przejazdy wykańczające, tak zwane skimy. Maszyna sama dobiera parametry na podstawie tak zwanych epaków. Wszystko zależy od materiału, grubości, kąta cięcia. Ten wykrojnik jest bardzo ciekawy. Każda ścianka ma inne nachylenie. Z zewnątrz około 10 stopni, na nosku 17 stopni, wewnętrzne ścianki około 2 stopnie. Taka geometria detalu wymusza zastosowanie symultanicznej obróbki czteroosiowej. Maszyna pracuje jednocześnie w osiach X, Y, U i V, płynnie zmieniając kąt cięcia, by idealnie odwzorować każdy fragment modelu. I tak wygląda gotowy detal. Z jednej strony ścianka ma zaledwie 0,8 mm, z drugiej 8 mm. Wszystkie ścianki mają różne kąty, a mimo to wszystko wyszło perfekcyjnie. A teraz obiecana ciekawostka. Ten detal cieliśmy przez około 12 godzin, zużywając przy tym około 3,5 kg drutu. Dla porównania, na jednej szpulce 8-kilogramowej mamy ponad 19 km drutu. To znaczy, że na ten jeden detal zużyliśmy prawie 8,5 km drutu. Nieźle, prawda? I jak Ci się podoba taki proces? Widzisz? Elektrodrążenie drutowe to nie tylko wycinanie konturów. To precyzja, geometria, kąt i synchronizacja. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i wpadnij do nas po więcej. A my tymczasem działamy dalej z jeszcze ciekawszymi projektami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!